Witam. Króciutkie, szybkie uzupełnienie specjalnie dla jednego, słuchajcie, z uczestników, który na moim blogu zaczął się, no nie powiem, nie użyję brzydkiego słowa przyczepiać, ale trochę mi tak to się widzi, patrząc na jego powoli nerwy i panie szanowny anonimowy, gdzie zaczynasz mówić, bądź, żeż tutaj widzicie, co powiedział anonimowy. Mirek, nieprawdą jest, że w Eclipse kursor ustawiony po znaku tabulacji wklei poprawnie kod programu. Weź sprawdź, ja sprawdziłem. A później popraw filmik i wyrzuć ten fragment, w którym pokazujesz nieprawdziwe informacje. Bądź rzecz rzetelny, tak jak wspominasz na początku filmu, i nie dyskryminuj AS. Panie szanowny kolego anonimowy, dyskryminacja to była nie w tych czasach i może trochę mylisz pojęcia, a ja już tyle razy mówiłem, że nikogo nie dyskryminuję, powiedziałem, że się uczę i pokazałem to z mojej perspektywy widzenia, dlatego jak widzisz, niektórym osobom dziękuję za cenne wskazówki, a ty jak masz się zamiar zrzucać, niepotrzebnie skakać do gardła i opowiadać takie bajki, to może, wiesz, daj sobie spokój. A teraz, żeby ci pokazać, że nie jest to nieprawdą, co pokazywałem, no to proszę bardzo, specjalnie, panie kochany anonimowy, dla ciebie ma uzupełnienie. Mówiłem, że nie pokażę wszystkich zalet, bo nie jestem w stanie w takim poradniku krótkim, który zrobiłem, nawet godzinnym, pokazać rzeczywiście wszystkich takich drobiazgów specyficznych. A zatem spójrz. Spójrz pan, a potem pisz pan, że ja piszę nieprawdę, dobra? Proszę bardzo, tu mam jakiś byle przykładowy kod w Admin Studio. Nieważne, oczywiście, jeszcze nie mam załączonego dodatku Nagi, który ponoć ma też poprawiać kod na bieżąco, z czego się cieszę z takiej podpowiedzi. Oczywiście nie wiem, czy to ty dałeś, czy kto inny, bo jak się wszyscy chowają za anonimowym, to nie wiadomo. Ale dobra, proszę bardzo, biorę tutaj stąd, wklejam, porównujemy jakieś tam wklejenie kodu z pętli while. Proszę bardzo, uwaga, zaznaczam kod napisany w Atmel Studio, co widać chyba na ekranie. Copy, tak? Przełączam się na Eclipse'a i teraz proszę bardzo, to co mam gdzieś tutaj, wejdę sobie tutaj, mam pętlę while, specjalnie, żeby pokazać, że w tej chwili nie ma nic pomiędzy, klikam, tabulator mi się sam ustawia, ale załóżmy, że tak jak najpierw w filmiku pokażę, cofam tabulator, kasuję go w ogóle i w tej chwili robię prawy klawisz past, żeby to już nie klikać Ctrl V. Wkleiło się dobrze, prawda? No to teraz jeszcze raz, kasuję to wszystko, wszystko to będzie siedzieć w schowku. Jeszcze raz, ty twierdzisz, że jak jest ustawiony kursor w miejscu tabulacji, to się źle wklei? No to proszę bardzo, zwróć teraz uwagę. Prawy klawisz, specjalnie dla ciebie, wklej. Źle się wkleiło, nie ma zachowanej tabulacji. Więcej powiem ci, pokażę, co się dzieje tutaj. Proszę bardzo. Teraz sobie specjalnie, uwaga, ta sklepie spację. Słuchaj człowieku, spację klepie. Zobacz, o widzisz? Czyli totalna bzdura powinna wyjść, aż dojadę prawie, że do końca tutaj, o. I teraz, z tej pozycji, zobacz, co zrobi Eclipse. Prawy klawisz, past. Wkleiło dobrze, czy wkleiło źle? Jak myślisz? Co? I nie mów, że nie sprawdziłem, albo że ty sprawdziłeś. Nie, powiem tak, nie za bardzo stroż się w tych swoich wypowiedziach, bo ty sam możesz swoje poradniki tworzyć, pokazywać, polemizować, a nimi nakazywać, co ja mam skasować albo nie. Ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię, w przeciwieństwie do ciebie. Ale przejdźmy dalej. Zobacz teraz, bo ty pewnie sobie sprawdzałeś wklejanie i kopiowanie w Atmel Studio. Oczywiście, że jeśli ja w Atmel Studio skopiuję sobie blok, Ctrl X teraz już nacisnę i ustawię się, czy to na początku, to mi się wklei ładnie. Czy ustawię się rzeczywiście po tabulatorze, nawet tutaj w tym miejscu, proszę bardzo, co się stało? Nawet tutaj już mi znak tabulacji został skopiowany, tak? Czyli nie sformatował mi się kod na etapie tworzenia. Więc nie opowiadaj, panie szanowny anonimowy, takich rzeczy, że ty coś sprawdzałeś, bo nie sprawdzałeś, nawet w Atmel Studio nie sprawdzałeś. Ja pomijam, że tu już kolega któryś, a może ty, tego nie wiem, bo jesteś anonimowy, podpowiadał, że tam można tutaj też, tak jak w Eclipse, jest Ctrl Shift F, żeby sformatować ten kawałek kodu, tak tutaj jest Ctrl tam D i któryś. Ja w to wierzę, fajnie, cieszę się z tych podpowiedzi, bo przynajmniej ten post będzie, ten cały artykuł, mój poradnik, będzie, jeśli ktoś kulturalnie poda propozycję, że ja czegoś nie wiedziałem, a można to jeszcze tak i tak zrobić, to ja za to dziękuję. Ale jeśli masz zacząć
rzucać się i mówić mi, co ja mam skasować, albo za chwilę pewnie się rozjuszysz i powiesz, że to w ogóle nieprawda i mistyfikacja, co ja tu pokazuję, albo w ogóle sobie spreparowałem ten filmik, to daj sobie spokój. Ale proszę bardzo, pokażę ci jeszcze jedną fajną ciekawostkę, jak chcesz. Oczywiście mógłbym takimi ciekawostkami sypać z rękawa, ale nie mam na to czasu i nie będę udowadniał jednemu anonimowemu, że jest tak, a nie inaczej. Chcesz? Proszę bardzo, zapraszam cię na Skype'a, podłączymy się razem, spróbujemy się poprzekonywać na żywo, porozmawiać. Ja się nie boję rozmowy, chcesz, zapraszam cię. Ale normalnie, kulturalnie, a nie będziesz tu się zaraz rzucał na tym, na blogu. Proszę bardzo, spójrz sobie, panie anonimowy. While 1, piszę sobie, otwieram nawias klamrowy. Oczywiście pojawił mi się teraz nawias klamrowy, drugi automatycznie. No i świetnie, klikam sobie Enter, on się pojawia, jestem, tabulator jest, mogę sobie pisać. Ale teraz zobacz. Coś ciekawego. Jestem tutaj, załóżmy tego, ten dolny nawias z jakichś tam powodów przypadkowo skasowałem. Teraz chciałbym, aby od nowa się pojawił. No próbuję sobie tu klikać Enter, nie pojawia się. A co będzie, jak tu kliknę Enter? Też się nie pojawia. Oczywiście, możesz mówić, że to jest bzdura, tak? Ale spójrzmy, co się stanie w analogicznej sytuacji w Eclipse. Proszę bardzo. Proszę cię bardzo, while 1, otwieram nawias, drugi się jeszcze nie pojawił, tak jak w Atmel Studio, ale jak kliknę Enter, to on się pojawi, czyli efekt końcowy mamy taki sam. Ale teraz spróbujmy zobaczyć, bo wiesz, to co wymyślali twórcy Eclipse'a, to oni brali pod uwagę różne rzeczy. Tam chodziło naprawdę o fajne wspomaganie. I ja nie dyskryminuję, panie kolego, jeszcze raz podkreślam, specjalnie dla ciebie na twój użytek Atmel Studio, tylko pokazuję różnice, które według mnie świadczą o tym, że własności edycyjne Atmel Studio, nie Atmel Studio, tylko Eclipse'a, jeśli chodzi o samą edycję, są dużo lepsze, więc ewentualnie na końcu pewnie jak niektórzy, których już wypowiedzi skasowałem, wyskoczysz, że Atmel Studio jest lepsze, bo ma symulator i ma debugger. Nie porównuję w ogóle tego, mam nadzieję, że akurat zakładam, że nie będzie tak źle z tobą i dlatego tylko pozwalam sobie na powiedzmy tutaj dyskusję. I teraz zobacz, kliknąłem, nie ma tego nawiasu zamykającego, a zobacz co się stanie w Eclipse, jak kliknę Enter teraz. Pojawił się nawias zamykający sam, pojawił się, uzupełniło to za mnie Eclipse. Czy w tym miejscu się pojawi? Teraz się nie pojawi, ale jeśli sobie kliknę tutaj, to się pojawi, tak? No to, to o czym świadczy? W Atmel Studio tego nie ma. Nie chcę przez to tutaj stwarzać jakby powiedzmy takiego obrazu, że Boże kochany, to tylko przez taki szczegół Eclipse jest lepszy. Nie, bo takich przyjemnych, przyziemnych rzeczy, na które się na co dzień nie zwraca uwagi, podczas kiedy tworzymy kod, to naprawdę tam Eclipse nas w wielu miejscach pilnuje. W Atmel Studio, jak widzimy, pewnie po zainstalowaniu dodatków jakichś tam, które przyznam szczerze, próbuję się zalogować na stronę Atmel Studio, bo rzeczywiście tu z czyimś poleceniem wszedłem na Extension Manager. Proszę bardzo, kliknąłem sobie tutaj, wybrałem ten dodatek polecony, nie wiem czy przez ciebie, bo jak mówię, jesteś anonimowy, polecam się tam jakoś chociaż jakiegoś nika wstawić. Zrobiłem download, a tu mi wciąż mówi, że wysłano do mnie maila, proszę, żebym potwierdził i to się nie może pojawić. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest oczywiście dodatek jakiejś firmy trzeciej, czy osoby trzeciej, a nie Atmel Studio przecież, więc też nie do końca zachwalajmy, bo oczywiście Atmel Studio rośnie teraz, pojawi się być może nowa wersja 7, czego życzę i że tak powiem, jestem kibicem, żeby się to Atmel Studio rozbudowało w dobrym kierunku, ale teraz mi nie powiesz, że edytorsko, jeśli chodzi o kod programu, jest to lepiej, tak? Więc nie opowiadaj bajek, że sprawdzałeś w Eclipse, bo pewnie się go tak brzydzisz, że go nawet nie uruchomiłeś. Pewnie jest dla ciebie obleśny tak Eclipse i jak to niektórzy mówią na niektórych blogach, szerzą się wszędzie te narzędzia do kitu, takie tam Eclipse jakiś, albo tak jak stare programmers notepady porównują. No, mówią to tylko takie osoby, które naprawdę tak muszę powiedzieć, niezbyt wiele kodu w życiu napisały, jeśli chodzi o czas, tak? Ja nie mówię o, nie porównuję jakości kodu, bo być może rzeczywiście czasami można napisać trzy linijki kodu i one będą z jakichś tam względów bardziej wartościowe niż to, co ja klepię przez załóżmy 5 dni. Tak to powiem, żebyś tu nie myślał, że ja z siebie robię alfę i omegę. Ja mówię o czasie poświęconym, o pilnowaniu, o edycji. Mam nadzieję, że ci to wyjaśniłem. Jeśli ci to wystarczy, to rozumiem, ok, zwróć uwagę kulturalnie na inne szczegóły i przestań opowiadać, co ja mam skasować w swoich poradnikach, a co mam nie skasować. Nakręć swoje, panie kochany. Pa, pa, panie anonimowy.